Zapraszamy do wysłuchania książki Katarzyny Kalicińskiej i Małgorzaty Kalicińskiej, zatytułowanej A miało być tak pięknie. Czyta Laura Breszka. Wstęp. Odkąd pamiętam, zawsze żyłam w dwóch nieprzestających do siebie światach. Czas dzieliłam między spotkania z artystami, rozmowy o literaturze oraz sztuce przy czerwonym winie i w oparach dymu papierosowego, łażenie po górach, DKF -y i koncerty a potem płynnie przeskakiwałam do modnych klubów, pod które podjeżdżałam z piskiem opon samochodami prowadzonymi przez przystojnych chłopaków. Uwielbiałam się bawić, kochałam życie. Największy wpływ miał na mnie tata, który od dzieciństwa wpajał mi, że najważniejsze w życiu są. Indywidualność, oryginalność, samodzielność myślenia i rozwój intelektualny zaszczepił we mnie miłość do dobrej muzyki, literatury, malarstwa i gotowania. Babcia arystokratka dbała o dobre maniery, klasę i styl, mówiła o patriotyzmie, a jednocześnie wpajała mi, że jestem obywatelką świata. Dzięki niej pokochałam podróże, a zwłaszcza Włochy, w których przez lata mieszkała. Mama była od prozy życia. Nauczyła mnie walczyć o swoje i twardo stąpać po ziemi. Z tego miksu wyrósł taki dziwoląg jak ja. Posłuchajcie. Rozdział pierwszy. Była wiosna, późne lata osiemdziesiąte, miałam dziewiętnaście lat i biegłam spóźniona na próbę teatru amatorskiego. Teatr nie był w mojej szkole popularny, powiem więcej, był wręcz niemodny. Koleżanki z liceum lub podwórka interesowały się zdobywaniem ciuchów, zbieraniem posterów, nagrywaniem muzyki na kasety, no i oczywiście miłością. Mnie jednak ciągnęło do teatru. Jeszcze nie miałam pojęcia, co zrobię z tą fascynacją, ale byłam pewna, że chcę się stać częścią tego świata. Wiedziałam, że tego dnia na próbę ma przyjść chłopak, który będzie tworzył muzykę do spektaklu. W zasadzie to już nie chłopak, a mężczyzna, bo skończył studia magister. Moja intuicja? Nie, to jednak nie to. Byłam za młoda na intuicję. Moja ciekawość pchała mnie na salę prób tak, że niemal biegłam. Nie wiedziałam kim on jest, ale tak bardzo chciałam, żeby okazał się zjawiskowy. Wpadłam do środka z rozwianym włosem. Na filmie ta scena wyglądałaby tak. Ona biegnie w zwolnionym tempie, jej włosy płyną w powietrzu, usta rozciągają się w uśmiechu, i ukazuje się rząd drobnych białych zębów, gdy woła: przepra! Reszta słowa więźnie jej w gardle, bo przy pianinie siedzi on. Wyobrażacie to sobie, co za scena. A on? Luzak, skórzana kurtka, pamiętająca czasy Zbyszka Cybulskiego, podarte dżinsy, długie włosy. Obok pianina prezentowa torba, też nieludzko zdarta, z której wychylają się o matko, książka żona Pola Sartra i nuty. Odgarnął włosy z twarzy i podniósł na mnie wzrok, jednocześnie stukając w klawisze w takt uderzeń moich stóp. Jest bardzo podobny do mojego taty, przemknęło mi przez myśl. Wtedy nie wiedziałam, czy to dobrze. Chyba dobrze, bo tata to trochę hipis i luzak, wszyscy go kochali, więc ta wspólna cecha cieszyła mnie i wyżej pozycjonowała chłopaka. Podobieństwo dawało mi jakieś irracjonalne poczucie bezpieczeństwa. Facet podobny do taty musi być fajny. Nasze spojrzenia się spotkały, a ja poczułam, że tam przy pianinie siedzi przyszły ojciec moich dzieci. Wystarczyło tych kilka sekund, strzał przez źrenicę wprost w duszę, i byłam już totalnie, absolutnie i głęboko zakochana. Wiedziałam, że to idealny facet dla mnie. A ile są warte takie młodzieńcze przeczucia? Czasem łagodnie mijają się z prawdą, bo są pomieszane z pragnieniami. Innym zaś razem kłamią jak znud. Ale tego nauczyłam się dopiero później. W tamtej chwili obawiałam się jedynie, że wszyscy słyszą, jak wali mi serce. Gwali mi serce. Podczas próby cały czas czułam na sobie jego wzrok. Spuściłam oczy w obawie, że wszyscy wiedzą, co dzieje się w mojej głowie, i się na mnie gapią. I miałam rację, patrzyli. A ja, spłoszona, nie pamiętałam tekstu, myliłam się i przepraszałam. Choć na co dzień byłam dość pewna siebie, ba, miewałam niezły tupet, to ten chłopak sprawił, że poczułam się nieśmielona. Myślałam tylko o tym, jak jego tego boskiego muzyka zaczepić. Jednak nic sensownego nie przyszło mi do głowy. Gdy już niemal zrezygnowałam po próbie, on, naprawdę on, podszedł. Wyciągnął do mnie rękę, tak zwyczajnie bez cienia sztuczności, i powiedział: Cześć, Janek, jestem. Dominika odpowiedziałam, poprawiając włosy, a dokładniej dmuchając w grzywkę. To taki mój gest, który wykonuję zawsze, gdy się stresuję. Mogę cię odprowadzić? Zapytał znów najzwyczajniej na świecie. Jasne, wydukałam. Spojrzałam na koleżanki z zespołu. Żuły gorzką przegraną, ostrzyły osikowe kołki, snuły nic zazdrości, a niektóre to już nawet powrót, na którym gotowe były mnie powiesić. Dlaczego ona, a nie ja? Rozczarowanie, zdumienie, niczym granat rozrywały im serca. Po próbie wyszłam z Jankiem i spacerem zmierzaliśmy w stronę bloku, w którym mieszkałam z rodzicami i młodszymi siostrami. Szliśmy ulicami wielkiego osiedla, tacy piękni swoją młodością i miłością, która po tym pierwszym gromie z jasnego nieba teraz otoczyła nas bajeczną aurą. Janek się zatrzymał. Wziął mnie odważnie za ręce i poprosił cicho tym swoim uroczo męskim głosem. Możesz jeszcze raz powiedzieć ten wiersz, który recytowałaś na próbie? Ale już tylko dla mnie. Stałam, onieśmielona, ale i zachwycona trochę jak uczennica, trochę jak aktorka. Uśmiechnęłam się i wolno podniosłam na niego wzrok. Byłam zmieszana, więc znów dmuchnęłam w grzywkę, która zawsze w takich chwilach robi się niesforna i wchodzi mi do oczu. Spojrzałam na jego twarz i zaczęłam recytować drżącym głosem: Niebo, Mieszkam w takiej ponurej dzielnicy, przy okropnie niemiłej ulicy. Brzydkie słowa na ścianach, stróżka wiecznie pijana, awantura i rozpacz i łzy. Ale kiedy miedzionek przeleci, kiedy noc gwiazdami zaświeci, staję sobie w okienku, biorę nuty z piosenką i z refrenem, co właśnie tak brzmi: Nie wszędzie jest tak ładnie jak w niebie. Szkoda tylko, że o tym nikt nie wie. Że to niebo jest po to, żeby srebro i złoto w nim świeciły dla ciebie co noc. Żebyś rankiem się zbudził z nadzieją, właśnie po to te gwiazdy się śmieją. Właśnie po to jest niebo, właśnie w niebie dlatego tak nocami te gwiazdy lśnią. Skończyłam i już wiedziałam. Widziałam jego rozmarzony wzrok. On też się zakochał. Milczał wzruszony, i tylko lekko drżały mu kąciki ust. Scena kiczowata, jak z filmu Love Story, nieco zabawna i niewinna. Staliśmy tam, młodzi i zakochani, przed nami było całe życie, czyli jak się wtedy wydawało wieczność. Pomyślałam, hmm, wystarczyło wyrecytować Gałczyńskiego, żeby go uwieść, żeby uważał mnie za cud świata? Cudnie! Janek powiedział: Masz śliczne piegi na nosie. Śliczne. Niewinnie, ale zalotnie, Smoknęłam go w policzek. Odwróciłam się na pięcie i pobiegłam w stronę domu, bo nie wymyśliłam jeszcze scenariusza na ciąg dalszy. Ale wiedziałam, że jakiś musi być. Potknęłam się o krawężnik i prawie upadłam. Co Janek o mnie pomyśli? Niemal umarłam ze wstydu. Przez moje gapiostwo cały ten słodki kicz szlak trafił. Z perspektywy czasu myślę, że scenarzysta jednak pochwaliłby tę scenę. Rozładowała napięcie. Sprawiła, że przestało być mdło. Potknięcie jest świetne i tylko on, Romeo, musi jakoś zareagować. Ten mój na szczęście zareagował. Zawołał na mnie pewnym głosem. Będę pod twoim oknem jutro o szóstej. Wychyliłam się z klatki ze śmiechem. O szóstej rano, jasne. I już mnie nie było. Gdy weszłam do pokoju, mama popatrzyła na mnie i zapytała, co ci się stało. Mnie? Nic. Zaklaskałam w dłonie. Irek, zawołała do taty. Daj jej jeść, pewnie głodna po próbie. I prasowała dalej, oglądając w labiryncie. Ojciec tylko spojrzał uważnie i rzucił, niby do mamy, ale jednak bardziej do mnie. Zakochała się. Tak? Znowu? Odkrzyknęła mama, nie odrywając wzroku od ekranu. Może i kiedyś była romantyczna, ale wyrosła z tego, jak ze zbyt ciasnej spódnicy i zostawiła gdzieś w liceum, w czasach, gdy została dziewczyną taty. Ona, najpiękniejsza w całej szkole, ognista brunetka. I on. Też najpiękniejszy wysoki szatyn z falującą grzywą. Taka para. Dzisiaj miejsce romantyzmu zajął u niej pragmatyzm, choć zachowała pewien luz. Oczywiście kontrolowany. A ja nie mogłam przestać myśleć o obietnicy Janka. Szósta rano. Hmm. Wierzyć znaczy sprawdzać. Drżącą ręką nastawiłam budzik na piątą pięćdziesiąt. Niby powiedziałam sobie w duchu, że jeśli się nie pojawi, to nic wielkiego się nie stanie, ale całą osobą chciałam zaczarować rzeczywistość tak, żeby o szóstej on tam, na tym trawniku, na pewno stał. Rankiem świtła skotał mnie po oczach już od piątej. Budzik nie był potrzebny. Punkt szósta z bijącym sercem wskoczyłam na parapet i otworzyłam okno. Wychyliłam się, przyjrzałam uważnie, bo to jednak piąte piętro, a tam na dole stał Janek. Miał na sobie tę samą, co wczoraj starą, zniszczoną i bardzo stylową kurtkę, równie stylowy podkoszulek, bandanę, jeansy i o matko. Zupełnie niestylowe japonki stał i grał na skrzypcach. Patrzyłam na to swoje wielkie szczęście w idiotycznych japonkach i czułam, że kocham go całą sobą. Wyobrażałam sobie, podśmiewując się z własnych myśli, że zaraz zlecą się białe gołębie albo złote motyle i zatańczą w majowym słońcu, układając się w powietrzu w serce, gdy nagle usłyszałam z sąsiedniego okna — Panie, jest szósta rano, a pan tu skrzypisz jak jakiś nędzarz, masz pan tu dwa złote i koniec tego koncertowania, ludzie chcą jeszcze pospać. To była moja mama. Puknęła tak, że zapewne obudziła resztę śpiących. Po chwili na dół zleciała dwuzłotówka owinięta w papierek. Zalała mnie fala wstydu. Odskoczyłam od okna, pewna, że Janek poczuł się urażony i zwiał z poczuciem, że jednak fatalnie ulokował uczucia. Owinęłam się szlafrokiem i poszłam do kuchni. Chwilę później pojawiła się mama w swojej koronkowej czarnej koszuli. — Normalnie zaczyna się tu robić jak na Pradze. Jacyś obcy łażą po podwórkach, żeby parę groszy dorobić. Ja rozumiem kryzys, ale żeby o szóstej... — Mamo, wypaliłam, ale to mój chłopak! — Jaki chłopak? — zapytała zdziwiona. Bez butów i w podartej kurtce? Skąd ty go w ogóle znasz? Kim on jest? Grajkiem z kapeli czerniakowskiej? Mamo, on skończył studia i jest muzykiem. Poznałam go w naszym teatrze. Robi oprawę muzyczną. Te refery, te twoje teatry. Tam przychodzą sami wariaci. Zamiast myśleć o głupotach, lepiej wynieśmieci śmieci. Tylko się najpierw jakoś ubierz. Odkąd pamiętam, mama miała cudowny dar sprowadzania nawet najbardziej romantycznych ludzi na ziemię. Ktoś w tym domu mówiła zawsze, musi zachować zdrowy rozsądek. Cóż więc było robić? Poszłam tak jak kazała. Rozdział drugi. Janek nie uciekł. Owszem, poszedł do domu, ale nie uciekł ode mnie. Na pierwszej, tym razem prawdziwej randce, zrobiłam na nim wrażenie. Mój tata, wielbiciel bluesa i jazzu, zawsze dbał, żeby jego córki słuchały dobrej muzyki, czytały wybitne książki, znały klasykę kina i regularnie chodziły do teatru czy na koncerty. Mama pilnowała, żebyśmy myły zęby, odrabiały lekcje, sprzątały i ładnie się ubierały. Bo mama była estetką. Janek okazał się mile zaskoczony moją znajomością jazzu, rocka, literatury i filmów. Śmielej całował moje piegi, dłonie, oczy i nie tylko. Można mi było zazdrościć. Był uroczy. Nasza miłość kwitła. Byliśmy nierozłączni. Chodziliśmy do DKF-ów, do teatru, na wystawy czy na spacery nad Wisłę, zamiast na dyskoteki na podryw, bo przecież byłam już poderwana. Kochałam te nasze wspólne pasje. Byliśmy piękno duchami. On czytał mi swoje wiersze i pierwsze próbki sztuk teatralnych, mrocznych i nie do końca jasnych, a ja myślałam po cichu, że prawdziwa sztuka to cierpienie i ból. Ucięte ucho, poddasze, absynt i suchoty, naturalna droga do geniuszu. Kiwałam głową i starałam się rozumieć. Jednak miałam też drugie życie. Byłam bardzo towarzyska. Wokół zawsze miałam swój dwór, jak nazwała to kąśliwie jedna z koleżanek. Cóż począć? Byłam osobą przyciągającą do siebie ludzi i uśmiechem, bez troską. Kochałam się bawić. Żadne tam mroki i cierpienia. Byłam dzieckiem światła i wesołości. Tego zawsze potrzebowałam do życia poza tlenem jedzeniem, które robił tata. To nie zachwycało Janka. Coraz mocniej czuł, że ten mój doskonały nastrój i zabawa odbierają mu moją uwagę. Chciał mieć mnie na wyłączność, początkowo jednak o tym nie mówił, żebym nie zarzuciła mu ograniczania wolności. Nasz związek się rozwijał, a my byliśmy zakochani po uszy. Miłość kwitła w najlepsze, gdy w odwiedziny do rodziców przyjechał długo oczekiwany wuj z Londynu. Uroczy starszy pan, zaciągający z Lwowska, z nienagannymi manierami i szelmowskim uśmiechem, brat babci. Był rok 1988. W Polsce smutno i szaro, nikt nie wierzył, że komuna kiedyś się skończy. Wujek przyjechał tu pierwszy raz po wojnie, bo z jego przeszłością i nazwiskiem Nechrebecki wizyta we wczesnym PRL-u mogła się skończyć na Rakowieckiej. Wujeka, dla mnie właściwie dziadek, Zbyszek, rozmawiał przy obiedzie z rodzicami, ciotkami i babciami, ale szczególnie honorował mnie, co było miłe. Podobała mu się i uważał, że dziewczyna z takimi zainteresowaniami i ambicjami marnuje się w Polsce. Jedź do mnie, panna, do Londynu. No ma się rozumieć, rzucił poważnie. Tobie świat podbić, tylko najpierw języki szkoła, jaka, a potem w świat, moja panno. Mama była zachwycona, tata też uważał, że trzeba poszerzyć horyzonty i że prawdziwe życie toczy się tam, a nie tu, gdzie w kiosku z gazetami kupuje się mięso. To brzmiało rozsądnie, a mnie ciągnęło do kolorowego świata. Nienawidziłam komuny braku paszportu i pustych półek w sklepie i tego ograniczenia wolności. Bałam się zapytać Janka, ale gdy w końcu to zrobiłam, powiedział, że to oczywisty idiotyzm odmówić wujowi. Zwłaszcza, że ten hojnie ofiarował Wiktopierunek i wysokie kieszonkowe. Popłakując i zapewniając się o miłości wyższej od Himalajów, rozstaliśmy się. Ufni, że nasze uczucie przetrwa, podgrzewane przez listy i cierpliwość. Rozdział trzeci W Londynie czekały na mnie własny pokój z łazienką w pięknym mieszkaniu Puja. Bardzo dogodne kieszonkowe i szkoła językowa. Wujek był wielkiego wzrostu i miał równie wielkie poczucie humoru. Kochał życie kobiety i łyski. Sąsiedzi uprzejmie mu się kłaniali, a on z każdym zamieniał choć kilka słów. Był uroczym sybaretą i wspaniałym gawędziarzem w mig się polubiliśmy. Miał poczucie misji, że wyrywa biedne polskie dziecko z za żelaznej kurtyny, ze szponów okropnych komunistów, więc musi je wyprowadzić na prostą. Przede wszystkim, jak mówił otwarcie, trzeba mnie utuczyć, bo chuda jestem, ubrać, wykształcić i w końcu wydać za mąż za któregoś z bladolicych wnuków jego kolegów, koniecznie dobrze ułożonego po Oksfordzie bądź Cambridge i o ładnie brzmiącym arystokratycznym nazwisku. Czułam się jak pralinka w pudełku czekoladek. Chodziłam grzecznie do szkoły i śmiertelnie nudziłam się na towarzyskiej pustyni. Bo nie miałam tam żadnych koleżanek. Nie mówiąc już o tym, że szalenie tęskniłam za rodziną i Jankiem. Wujek chętnie zabierał mnie do restauracji, bo uwielbiał dobrze zjeść. Pewnego dnia w jednej z nich spotkaliśmy kolegę wujka z wnukiem. Doprawdy, co za przypadek! Mój rówieśnik z trądzikiem jak ospa, tłustymi włosami, zupełnie nie w moim typie, i chyba nie w typie żadnej młodej kobiety, bo siorbiał i nie trzymał łokci razem. John czy też Will przez całą kolację patrzył w talerz, a ja wściekła, bo wyczułam, że to spisek, siedziałam na Dąsana, rozgrzebując jedzenie widelcem. Po kolacji wujek udawał, że wcale nie o to chodziło i od razu zmienił temat. Ja za to z radością szybko urwałam się na film Rattle and Ham o zespole YouTube mu głupa we swaty. Janek pisał często. Z jego listów wybrzmiewały cudne obietnice wspólnego życia, miłości, tęsknoty naszej przyszłej rodziny. Były tam kwieciste zapewnienia o wierności i czułości. Wszystko już w tych listach przewidzieliśmy i urządziliśmy. Oprócz słodyczy i planów, pojawiały się w nich jednak także mroczne wersety o ciemnych siłach targających Jankiem. Dziwaczne porównania i wiele pytań o sens istnienia, ale nie widziałam w tym niczego niepokojącego. Cierpienia młodego Wertera przerabiałam w szkole, a Dostojewski był wtedy tak samo popularny jak Black Sabbath. To nie były moje klimaty, ale rozumiałam, że w Janku tkwi jakieś fatum albo on chce, żeby tkwiło. Przechodziłam do przyjemniejszych akapitów i z listów wyczytywałam tylko to, co karmiło mnie dobrem, pięknem i słodyczą. Mrok i dramat wkładałam z powrotem do koperty, a te do szuflady. Tuż przed świętami do londyńskiego domu wuja, listonosz przyniósł paczkę z Polski. Była w niej taśma magnetofonowa dla mnie. Natychmiast usiadłam na podłodze w swoim pokoju i wrzuciłam kasetę do magnetofonu. Zaraz miałam usłyszeć jego kochany, niski głos. Przekręciłam pokrętło i najpierw szum, a potem raz, dwa, trzy, próba mikrofonu. <laughs> no, pauza. To ja, Janek. Mm. Najdroższa moja jest koło mnie cała twoja rodzina, mama, tata, obie babcie, które cię pozdrawiają i siostry. <laughs> Usłyszałam stłumiony oty Anki i Sylwii młodsze są, to ich ich oczą. A teraz... E... Chciałem was prosić wszystkich o rękę Dominiki. W tle dały się słyszeć zaskoczone komentarze. Co, o Jezu, o Jezu, cudownie wspaniale. Piski, okrzyki i bastaty. No to się porobiło. A potem mama jak zwykle racjonalnie. Janek, a Dominikę może poprosisz? Ona coś o tym wie. Janek nieco chryple znów do mikrofonu. Dominiko, moja cudowna kochana, Miko. Hmm, czy zostaniesz moją żoną? Mam błogą nadzieję, że tak. Po czym dodał szeptem, koniec nagrania. Kocham cię. Siedziałam w pokoju na hinduskiej poduszce. Koło siebie miałam magnetofon, który w imieniu Janka poprosił mnie o rękę. W dłoni ściskałam kasetę. Próbowałam zebrać myśli do kupy. W końcu zerwałam się i pobiegłam do wuja, wołając z ósmego nieba szczęśliwości o świadczynach, a wuj się załamał. Dziecko, wymamrotał. Przecież mieliśmy spędzić święto na majorce. Snuliśmy plany związane z twoją szkołą i życiem. — No, jak to tak? — Wujku kochany, pojadę tylko na święta do Polski, odbiorę pierścionek zaręczynowy i zaraz wracam, obiecuję. Nie uwierzył i miał rację. Mózg zakochanej dziewiętnastolatki jest irracjonalny, podstępny i kłamliwy. Zupełnie nieprzewidywalny, nasiąknięty emocjami i hormonami jak gąbka. Odczytałam wujowi z dumą i radością papierowe podanie od narzeczonego znalezione w opakowaniu kasety, do pyszczka słodkiego, dyrektora i klucznika najważniejszych drzwi w labiryncie zdrady i miłości. Podanie. Nie będę o nic prosił, krzycze głośno. Kocham cię. Zostań moją żoną. Janek. Wuj potarł białe wąsy gestem, który mu zawsze towarzyszył, gdy się zamyślał i wzruszał. W końcu powiedział. — Dziecko, a ja nic nie rozumiem, oprócz tego, że zwariowałaś. Chłop powinien być tutaj, uklęknąć, nałożyć ci na palec pierścionek z wielkim brylantem, a ty no... — Płacz, ale zostań. — Tu masz światu stóp szkoły. Wiesz, no, miłość musi poczekać, on ci zaraz dziecko zrobi i figa z kariery, od co. — Czemu wuj niczego nie rozumie? — wołałam w myślach. Decyzję podjęłam już podczas następnego odsłuchiwania taśmy. Jutro się pakuję i lecę do Polski. Do Janka. Nasłuchałam się jeszcze, że jestem uparta jak osioł, że źle robię, że jak kocha to poczeka, na co odkrzyknęłam trochę za głośno. Ale ja już dłużej nie mogę, wujku! Nikt nigdy tak mnie nie kochał, ja muszę! Kupiłam bilet, spakowałam walizki i czekałam na dzień odlotu. Z Londynu zostały wspomnienia. Wizyty w galeriach, kinach, modnych restauracjach, poznani ludzie, dyskusje z wujem i nocne Polaków rozmowy. Tyle się od niego dowiedziałam, nasłuchałam. To nie był zmarnowany czas. Wiozłam też nowe nabytki, większą pewność siebie, doskonały angielski, lepsze ciuchy i świadomość, że gdyby znów otworzyły się przede mną takie drzwi, znakomicie sobie poradzę, bo już wiem, że jestem obywatelką świata, czasowo uwięzioną w Polsce. Szanowni Państwo, proszę zapiąć pasy. Za piętnaście minut lądujemy na lotnisku Okęcie. Temperatura na zewnątrz minus dziesięć stopni, pogoda nieco pochmurna. Życzę miłego pobytu. Na lotnisku porwałam walizkę i jak najszybciej biegłam do wejścia, modląc się, żeby nikt mnie nie zatrzymał, bo tam czeka na mnie mój Janek. Czekał z bukietem róż i gradem pocałunków. W taksówce tulił mnie do siebie, brakowało nam słów. mnie się wyszeptał mi do ucha. Twoi rodzice pozwolili mi mieszkać w Twoim pokoju. Możemy być razem, zanim czegoś nie wymyślę. Wspaniali są. Wcale mnie to nie zdziwiło. Rodzice byli nowocześni, jeśli chodzi o kwestie wychowawcze i doskonale pamiętali, jak sami byli młodzi. W domu czekała na mnie cała rodzina. Był też wielki napis, wykonany przez moje młodsze siostry: Witaj w domu Mika. Stół z obie do kolacją: Anka i Sylwia, obie babcie, mama Hanka i tata Irek. No i my. Były też pierścionek i prawdziwe zaręczyny, które zrodziły zachwyty i łzy szczęścia. Babcie popłakiwały. Uwielbiały Janka, bo to dżentelmen i tak świetnie wychowany. Pierścionek był piękny, stary, odetchnęłam głęboko. I wszystko byłoby dobrze, gdyby nie to, że przy zupie od razu zaczęły się rozmowy na temat ślubu, wesela i dziecka. Dziecka? Zupa stanęła mi w gardle. No tak, nawet widywałam w marzeniach gromadkę rumianych dzieci, ale teraz? Zaraz? Czy oni wszyscy poszaleli? Owszem, byłam bardzo zakochana, owszem, miło było planować ślub, mnie i kieckę, ale po co ten pośpiech? To nie jest wielka pardubicka, to nasze życie. Jeszcze jest czas. Spanikowałam. Stop, stop, klatka, jak w filmie. Faszerowany pomarańczami schab w sosie barbecue rósł mi w ustach. Bałam się zareagować kategorycznie, bo kochałam ich wszystkich, ale każda komórka we mnie wołała, czy wam odbiło? I jeszcze nie chciałam tej dorosłości, odpowiedzialności, prozy życia, codzienności, budzika świtem, butli mleka pod drzwiami, jajecznicy dla męża, rad za meblościankę i kolorowego telewizora. Chciałam studiować, robić karierę, a może wrócić do Londynu? No i bawić się. Miałam zaledwie dziewiętnaście lat. Chciałam zwiedzać świat, wyjechać z mężem z szarej Polski, poznawać ludzi, móc robić głupstwa, popełniać błędy, upić się białym winem na moście Ponte Vecchio, całować się w bari, wysyłać kartki z biało-niebieskiej Santorini, może nawet upalić się trawką w Amsterdamie. Nie byłam gotowa na dom i dzieci. Te i inne myśli przelatywały mi przez głowę z prędkością światła, ale uprzejmie milczałam, bo taka byłam grzeczna i miła. Po tym rodzinnym obiedzie, podczas którego połykałam kolejne potrawy, nie czując smaku, wstałam nagle i wymamrotałam, że muszę odwiedzić przyjaciółkę. Natychmiast. Przeprosiłam wszystkich i wybiegłam, jakbym uciekała. Babcia Wanda, zdumiona i zgorszona, wołała za mną, gdy wkładałam w pośpiechu buty. — Dziecko, ledwie przyleciałaś! Co to ma znaczyć? Babcia Janka machnęła ręką i dołożyła sobie schabu. Siostry, jak to one, chichotały, a mama pokazała mi kuku na muniu. Tylko tata milczał. On rozumiał szepnęłam Jankowi do ucha ja zaraz zaraz poczekaj muszę zrozum. a on pokiwał głową choć widziałam że był bardzo zawiedziony a i zdziwiony nic powiedział tylko a ja w tamtej chwili pokochałam go jeszcze bardziej rozumie mnie śpiewała moja dusza gdy zbiegałam po schodach u Haliny akurat była impreza słyszałam to już na schodach nie pogadamy Mimo to weszłam, a tam otoczył mnie tłum przyjaciół Byli wszyscy, nareszcie Oddychałam nimi, naszym spotkaniem i tym, że nadal mnie lubią Potrzebują mnie, a ja ich Uściskom nie było końca Usiadłam na oparciu od kanapy i opowiedziałam o Londynie A oni słuchali z wypiekami na twarzach O ślubie nie wspomniałam, nie teraz Chciałam na chwilę zapomnieć o powadze sytuacji i poczuć beztroskę Poczułam Wróciłam do domu nieźle wstawiona Wino nawet nie tak dużo i emocje zrobiły swoje. A w domu, ojej, zapomniałam, ha, czekał Janek był wściekły. Gdy zobaczył mój głupawy uśmiech i potargane włosy, wyszedł i trzasnął drzwiami. Tata spojrzał na mnie, podał mi szklankę wody i powiedział: No, to masz problem. Na razie idź spać. I smoknął mnie w krzywkę. Próbowałam zasnąć, choć świat wirował, a wyrzuty sumienia wobec Janka bolały jak diabli. Nagle poczułam mdłości i wybiegłam z pokoju. Nie zdążyłam dotrzeć do łazienki, zwymiotowałam w przedpokoju. Tata na bosaka wyszedł z sypialni i szepnął — Kładź się, ja posprzątam. Wiedziałam, że nic nie powie mamie. Rozdział czwarty Czy muszę pisać, że Janek mi wybaczył? Przeprosiłam, wyjaśniłam, a on wybaczył i zrozumiał, że poczułam się nadto obciążona. To ja wraz z nim chciałam decydować o naszym życiu, a nagle znalazło się kilku reżyserów i scenarzystów, którzy zamierzali to zrobić za nas. Nasza sielanka przemieniła się w pewną codzienność, o ile tak można nazwać przygotowania do ślubu. Kto przechodził przez to, jak do spraw wtrącają się mama, dwie babcie i Ciocie, Teściowa i jej rodzina, a nawet siostry małolaty, ten wie, o czym mówię. Oczywiście nasze rodziny musiały się najpierw poznać i na szczęście zapałały do siebie nieskrywaną sympatią. Obie pilnie zabrały się do urządzania nam życia. Ojciec na czas tych zgromadzeń i narad wychodził pobiegać na koszykówkę albo zamykał się w pokoju i słuchał bluesa. Ja się dostosuję, mówił. Zawsze się dostosowywał. Nasz Związek Krzepu nabierał tempa, amplitudy i nerwu, a w Polsce następowały zmiany polityczne, które napawały wszystkich nadzieją, że może komuna wreszcie się skończy: zaświeci Jutrzenka Wolności i zrobi się normalnie. Ludzie będą mieć paszporty w szufladzie, sklepy staną się pełne wszystkiego i wreszcie będzie można mówić co się chce. Demokracja! Byliśmy bardzo pochłonięci sobą, ale tak jak inni, żyliśmy też przemianami w Polsce. Coś działo się głośno i ostro na wybrzeżu. Powietrze drżało od nadziei. Wałęsa podpisywał ważne dokumenty i szykowały się zmiany. To mnie przekonało, żeby nie wracać do Londynu. Dostać się na studia, wyjść za janka, kiedyś urodzić dziecko, a może nawet kilkoro, mieć fajną pracę, urządzić mieszkanie i tu moje radosne planowanie napotykało problem. Halo! Miałam dopiero dziewiętnaście lat, głowę pełną ideałów, pomysłów, marzeń, chęci poznawania nowych ludzi, robienia kariery. Posmakowałam świata, już wiedziałam, jaki jest ciekawy. A tu co? Co mnie tu czeka po ślubie? Ta perspektywa mnie przerażała. Ale bałam się komukolwiek w domu szepnąć choć słówko, bo zaraz usłyszałabym, że sama nie wiem, czego chcę, że takie życie to normalny stan rzeczy i że co ja sobie wyobrażam. Pobiegłam poradę do Haliny. Przyjaciółka tłumaczyła, że tak nie musi być, że ja z pewnością stworzę inny, lepszy model rodziny, jak z amerykańskiego serialu, i że jeszcze wszyscy będą mi zazdrościć luzu i nowoczesności. Jako przykład wskazywała mój dom. Przecież u nas do tata gotował. To już coś niestandardowego, da się? Da. Stopniowo mój lęk zaczął ustępować. Janek wynajął kawalerkę, babcie wielkodusznie kupiły nam niewyobrażalnie cudowne sprzęty, jak kuchenka mikrofalowa. Z czasem pralka czy kolorowy telewizor. W mieszkanku wielkości sporego orzecha musiały się zmieścić pianino, bo wiadomo, mąż artysta, wielkie stare biurko, książki, kasety magnetofonowe, dwa materace na podłodze, idiotycznie się rozsuwające i dwa ogromne kontiki, które zajmowały pół pokoju. I oczywiście ciuchy oraz sporo moich butów. Ciuchy leżały równiutko ułożone w pudłach, bo ja, mimo fiubździu, jak mnie kwitowały babcie, od zawsze lubiłam porządek i czekały na szafy oraz szafki. To nasze wspólne mieszkanie musiało być bombonierką. Zawsze byłam pedantką i estetką, kochałam sprzątać, a w stanach największego zdenerwowania potrafiłam na kolanach z zapałem czyścić szczoteczką do zębów fugi w podłogach, żeby się uspokoić, nabrać dystansu. Taki drobny świr, ale mnie pomagał. Ubrania układałam kolorami, wszystko musiało być perfekcyjne. Lubiłam kreować rzeczywistość wokół siebie tak, żeby było ładnie: świeczki dla nastroju, gustowne nakrycie stołu, kwiaty w wazonie. Lubiłam też modne ciuchy, interesujące miejsca, nietypowe jedzenie i ciekawych, inspirujących ludzi. Miałam od zawsze wielką potrzebę przebywania z nimi. Szukam ich do dziś, bo to mnie wzbogaca. W otoczeniu, w zdarzeniach i w ogóle w życiu zawsze doszukiwałam się dobrych stron. I czasem wiedziałam, że może nadinterpretowuję, dobarwiam coś, co barwne nie jest, ale tłumaczyłam sobie, że tak jest lepiej, ładniej i że lekkie koloryzowanie życia nie zaszkodzi. Życie trzeba umieć doprawiać, więc doprawiałam, żeby wyprzeć z niego szarość. Miały miesiące. Rok 1989. powitaliśmy pijani szczęściem i szampanem, w objęciach i czułych obietnicach wspólnego, pięknego życia na zawsze. Zaczęłam na poważnie przygotowywać się do studiów. Wybrałam teatrologię. Myślałam o pracy w teatrze, pisaniu scenariuszy, a może posadzie w telewizji. Świat telewizji mnie zafascynował, kiedy jeszcze w liceum odwiedzałam studium na zaproszenie wujka, kuzyna taty, który pracował jako operator. Realizowano wtedy popularny program muzyczny. Wujek powiedział, fani z całą klasą wystąpicie w roli publiczności. Natychmiast zebrałam grupę. Wystroiłam się w koszulkę, którą tata przysłał mi ze Stanów, gdzie bawił wówczas u brata. Pamiętam, że był na niej czarny królik ze sterczącymi uszami. Stałam rzecz jasna w pierwszym rzędzie i radośnie podskakiwałam w takt muzyki, falując obfitym biustem z owym czarnym królikiem logo czasopisma, które nieraz widywałam w domu. W Anglii wujek wyjaśnił mi, że oprócz zdjęć pięknych kobiet są tam niegłupie teksty, na których ćwiczyłam angielski. Nie czułam, że powinnam się czegokolwiek w tej bluzce wstydzić. Co innego uważała babcia. Program szedł na żywo, a realizator obrazu dość często mnie pokazywał ku uciesze wszystkich w reżyserce. Gdy wróciłam do domu, babcia Wanda, szczycąca się nienagannymi, przedwojennymi manierami, przywitała mnie słowami, żeby dziewczynka w twoim wieku epatowała biustem z tym skandalizującym znaczkiem. Tak do kamery, wstyd, moja panno. W duszy chichotałam trosko, choć na zewnątrz udawałam skruchę, żeby jej nie urazić. Ach, co za wspomnienia... Kto dzisiaj zrozumie, co to znaczyło pokazać publicznie logo Playboya w czasach szarości i skromności? No i ta telewizja, fascynujące miejsce. Czułam, że muszę o niej pomyśleć serio. W tym samym czasie zaczęłam pracować na pół etatu w Domu Kultury jako organizatorka imprez artystycznych. Chciałam być niezależna finansowo, a równocześnie studiować, uczyć się do egzaminów, chodzić do kina, teatru, na koncerty i wystawy oraz dużo czytać. Ojciec pochwalił ambitne plany, mama uśmiechnęła się kwaśno i powiedziała coś o priorytetach, ale ja byłam pewna swego. W domu próbowałam sprawić, żeby nasza kawalerka stała się ośrodkiem życia towarzyskiego. Niestety Jankowi nie podobały się wieczory przy świecach i winie, rozmowy, śmiechy, przekomarzanki i zażarte dyskusje. Nie rozumiałam jego niechęci myślałam, że gdy lepiej pozna moich przyjaciół, wejdzie w ten klimat. Przecież miał głęboką i wrażliwą duszę, więc czemu nie chciał uczestniczyć w naszych dysputach? Nie lubię spotkań towarzyskich, kwitował moje pytania. A najbardziej nie lubił Haliny. Była kolorowa, głośna, kochała życie z rozmachem i w każdej sytuacji stawała za mną murem. Zawsze chodził wściekły, gdy wpadała na babskie ploteczki i zwierzenia. Chyba myślał, że dzielę się sobą z innymi ludźmi, a dla niego zostaje tylko kawałek. Zapewniałam go, że gdy tylko wszyscy wychodzą, wówczas ja, Dominika, od grzywki po małe paluszki u stóp jestem cała jego. I ta towarzyska część mnie w niczym nie zagraża naszej miłości. Daje mi radość, więc w jaki sposób miałaby rozwalać nasz świat, tak misterny, piękny i pełen uczucia? Nie wierzę. Alina dostała zakaz wizyt w naszej kawalerce. Jakoś jej to wyjaśniłam, mi, sobie też. Że małe mieszkanie, że Janek chce mieć ochadzę, że może rzeczywiście Halina nam się tam nie mieści. Nie było mi z tym łatwo, ale babcia powtarzała, że małżeństwo to suma kompromisów oraz intymny świat dwojga ludzi. Na innych dorosłych nie ma w nim miejsca. Rozmawiałyśmy czasem, a ona wówczas traktowała mnie jak równą sobie jak dorosłą. A przyjaciółki, mężatka ma je wywalić z życia? Pytałam. Kochanie, tobie też nie podobałoby się, gdyby mąż ciągle zapraszał kolegów, albo, nie daj Boże, gdzieś z nimi hulał, zapewniając cię, że to przecież nic takiego. Lepiej odstaw towarzystwo. Nie z nimi bierzesz ślub, ale babciu, próbowałam oponować. Wiem, co mówię, dziecko, będziesz teraz żoną. Żoną czy niewolnicą, bąknęłam pod nosem. Czułam, że coś jest nie tak, ale miałam tylko dwadzieścia lat i głowę pełną ideałów. Wierzyłam, że dla miłości powinno się zrobić wszystko, że ja zrobię wszystko. Nawet zaprzeczę sobie, pomaluję różne sytuacje na kolorowo, okleję miękką watą zrozumienia, żeby tylko było dobrze. Do pracy w Domu Kultury przystąpiłam pełna wigoru i zapału. Wkroczyłam tam ze swoją młodzieńczą bezczelnością i głową pełną pomysłów. Jakże byłam inna od dojrzałych, znudzonych pań na etatach, które co godzinę robiły sobie przerwę na herbatę. Punktualnie o szesnastej wychodziły do domu i starały się z niczym nie wychylać, by pierwszego dnia miesiąca spokojnie odebrać pensję. Energia i chęć rozwalenia tej kubki nudy sprawiły, że zostałam ulubienicą pani dyrektor. Naturalnie spowodowało to burzę w szklance wody. Zostałam oskarżona o lizusostwo i nadgorliwość. Mało kto się do mnie odzywał. Zabolało. Wiem, że mogłam być irytująca z tym swoim entuzjazmem, ale chciałam zrobić dużo i dobrze. Kochani, machałam rękoma na zebraniu, mówiąc jednym tchem, musimy przygotować nowy spektakl teatralny. Szkoły powinny przychodzić do DKF-u. Zróbmy imprezę 8 marca, w Dzień Kobiet, w tym pokaz mody, wystawę, film dla kobiet, wieczór poezji, zaprośmy prawdziwą wróżkę, zorganizujmy kiermasz biżuterii, a na koniec koncert Edyty Geppert. I co jeszcze? Może rakietę w kosmos? Zarechotał ktoś, a inny dodał, że gdyby mi związać ręce, nie umiałabym mówić, tak nimi macham. Poczułam gorycz, ale dyrektorka pocieszała, że są zwyczajnie zazdrośni o moje pomysły. Zabrałam się do pracy z siłą huraganu. Słowa i sympatia szefowej mnie uskrzydlały. Do dzisiaj, jak chyba każdy, lubię, gdy docenia się moją pracę. Pracowałam bez wytchnienia, w pełnym zaangażowaniu i z ogromną pomocą przyjaciół. Tych przyjaciół, którzy teraz już nie mieścili się w naszej kawalerce, jednak zawsze byli gdzieś blisko gotowi do pomocy. Wiedziałam po co i do kogo się zwrócić. Wisiałam na telefonie. Cześć, Mariusz, pomożesz mi zrobić choreografię do pokazu, a załatwisz modelki? Okej, okay, super, love you, ciao! Panie Andrzeju, kochany, załatwi pan na 8 marca film Pokój z widokiem Jamesa Ivorego? Tak? Och, to cudownie, dziękuję. Dzień dobry. Chcemy zaprosić Państwa szkołę do Miejscowego Domu Kultury. Tak, tak, tu niedaleko, na cykl filmów dla młodzieży w naszym dyskusyjnym klubie filmowym. Tak. Możemy na Was liczyć? Znakomicie, bardzo Pani dziękuję. Już wysyłam pisemko. Dzień dobry, Pani Edytko. Mamy tu takie dzielnicowe święto. Czy wystąpi Pani w naszym Domu Kultury z okazji Dnia Kobiet? Tak! Bardzo, ale to bardzo dziękuję. Szczegóły wyślę pocztą. Tak, umowę też. Dziękuję. Panie Zygmuncie, o której może pan zacząć instalowanie nagłośnienia? Dzień dobry, pracuję w Domu Kultury. Agata Zasławska zawsze mówiła o panu, że jest pan tak społecznie wrażliwy. Czy da się pan zaprosić na naszą imprezę? Będzie świetnie, obiecuję. Agata, tak, to moja przyjaciółka. A mogę być bezczelna? Napisze pan coś potem w gazecie? Przydałby się nam rozgłos. Czemu? A, bo wie pan, my tu z panią dyrektor robimy rewolucję kulturalną, tak? To świetnie, wysyłam zaproszenie, tak? Jasne, proszę przyjść z kolegą i fotoreporterem. Znakomicie. Dzień dobry, czy to telewizyjny kurier warszawski? Czy wpadną państwo do nas z kamerą? Już tłumaczę, o co chodzi. Tak, częściowo w środku, częściowo na zewnątrz. Jako gwiazda wieczoru będzie śpiewała Edyta Kepers. Tak, ta sama. Serio? Świetnie. Ale na pewno? Tak? No to czekamy. Uff, otarłam czoło, zadowolona z siebie, a pani dyrektor stała koło mnie, robiła wielkie oczy i się uśmiechała. — Oj, dziewczyno, daleko zajdziesz z takim tupetem. Ja już dzisiaj wzięłabym cię na zastępczynię, na etat — powiedziała. — Chciałaby dusza do raju, ale ja mam zaraz studia, a po nich sory, wyższe aspiracje, choć tu świetnie sobie poradziłam. Pogłaskałam własnego. Jeszcze nie miałam pojęcia, że połączyłam w sobie kilka ról — reżyserki, organizatorki i researcherki, co za jakiś czas bardzo miało mi się przydać zawodowo. Od zawsze we wszystko angażowałam się całą sobą w szkołę, w harcerstwo. Dlatego zawsze wybierano mnie na przewodniczącą klasy, szefową samorządu szkolnego, zastępową. Zarządzałam wszystkim i wszystkimi, bo co tu kryć, wiedziałam jak to się robi. Lubiłam dowodzić, organizować, lubiłam gdy dużo się działo. Kolega, który przygotowywał pokaz mody, zaproponował, żebym wystąpiła jako modelka. Masz świetną figurę, dawaj na scenę, Mika. No i poszłam. Gdy dzisiaj oglądam stare zdjęcia, śmieję się w głos. Gdzie ja miałam lustro? Mam loki na głowie, plastikowe klipsy, ostry makijaż, wywatowane szerokie ramiona w za dużych marynarkach. Bo taka wówczas była moda. Na zdjęciach widać, że wszystkie dziewczyny trzymają rękę na biodrze. Ja też. Po pokacie tata skomentował, co wy wszystkie miałyście kolkę? Obok taty na widowni zasiedli mama, babcie, siostry, Janek i przyjaciele. Ach, jaki to był sukces. Dziennikarzy chyba czterech, telewizyjny kurier warszawski i tłumy. Pani dyrektor nie posiadała się ze szczęścia. Ostatnio tyle ludzi było tu, gdy odwiedziła nas Lucelia Santos, aktorka z brazylijskiego serialu Niewolnica Izaura. Brawo, pani Dominiko, brawo. Skromnie spuszczałam oczy, a w środku puszyłam się jak paw. Sympatia pani dyrektor rosła wprost proporcjonalnie do niechęci koleżanek z pracy. Czułam ich zazdrość, słyszałam, jak plotkują po kątach o tej okropnej smarkuli, i nie rozumiałam tego. Przecież to mógł być nasz wspólny sukces, gdyby tylko zechciały do mnie dołączyć, ale nie chciały. Same oddały mi pole. W domu aplauz i gratulacje. Nasza wspaniała Mika. Słodki smak zwycięstwa. W tym czasie Janek, który skończył już stomatologię, zaczął praktyki w pobliskiej klinice. Po pracy komponował, pisał wiersze, sztuki teatralne. Artysta, który wykonuje też normalny, szanowany zawód i w głowie mu się nie przewróciło. Wspaniały mój. Babcia mówiła przy niedzielnym obiedzie: Najważniejsze, że ma porządny zawód, hobby to i głupoty mu po głowie nie chodzą. Co za szczęście. Ale Janek nie był do końca szczęśliwy. W duszy pozostawał artystą. Stomatologia go rozczarowała. Musiał przyznać sam przed sobą, że nie o to mu w życiu chodziło. Ciągnęło go na scenę, chciał grać, śpiewać, bywał nieobecny, jakby do czegoś tęsknił. Zbliżało się lato, powietrze pachniało zmianami. Wszystko było dla mnie pierwsze. Pierwsza praca i pierwszy sukces, pierwsze wybory w wolnej Polsce, już jako pełnoletniej obywatelki w roku 1989, zdane egzaminy na studia i pierwsze kłótnie z Jankiem. Pewnej soboty zabrałam go do serdecznego przyjaciela na urodziny, które przemieniły się w huczną imprezę towarzyską. Dużo ludzi, głównie aktorzy, reżyserzy, no, śmietanka towarzyska. Znałam ich od lat, bo w czasach licealnych spotykałam się z Mańkiem, studentem Wydziału Aktorskiego, który wciągnął mnie w to grono. Na imprezie było głośno, wesoło. Kolorowe poncze w szklanych kulach, tanie wino, trochę wódki, dobra muzyka, pseudointelektualne rozmowy, tańce, szepty i plotki. Klasyka. Do tańca poprosił mnie Maniek. Tańczyłam, śmiałam się, potrząsałam długimi włosami, kładąc mu ręce na ramionach, bo taniec był wolniejszy. Na to wszystko nagle wszedł z innego pokoju Janek. Twarz mu stężała, jego wzrok mnie sparaliżował. Czułam, że może trochę przesadziłam z luzem, ale nie miałam złych intencji. Nikogo nie chciałam poderwać, tylko błyszczeć, śmiać się, tańczyć. Byłam młoda, zakochana w Janku, ale to tylko przyjaciel i trochę wina. Skąd więc te błyskawice w jego oczach? Wybiegł wściekły. Scena jak staniego filmu. Popędziłam za nim, tłumaczyłam się, płakałam. On był dotknięty do żywego i walił we mnie mocno słowami, których już nie dało się cofnąć. Zostaw mnie. Kompromitujesz się, nie chcę cię znać i tego stada pajaców. Stałam tam, zapłakana. Rękawem sukienki wycierałam nos, makijaż mi spłynął. Janek odszedł szybkim krokiem, obrażony i zły. Znajomi to widzieli, ale w ich towarzystwie to żadna ujma dobrze się bawić. Pary nie są ze sobą sklejone jak znaczek z kopertą, a wierność i jej zakres określa się samemu. Zresztą, można przecież być wiernym i tańczyć z kimś innym. Wytarłam łzy, pociągnęłam nosem, dmuchnęłam w grzywkę i szepnęłam, o nie, ja nie dam się wpędzić w poczucie winy. Złana Janka, za paskudne słowa, wróciłam do zabawy. Ktoś podał mi rękę, ktoś poprowadził po schodach, ktoś szepnął, ale zazdrośni kolej to. Jak Scarlett O'Hara postanowiłam pomyśleć o tym jutro. Głusząc alkoholem poczucie winy, bawiłam się do rana. Weszłam do mieszkania cichutko, na paluszkach. Położyłam się, żeby jeszcze trochę pospać. Była niedziela, wiedziałam, że Janek nie zbudzi się do południa. Udało mi się więc zdrzemnąć, a potem zrobiło się paskudnie. On wstał bez słowa, zamknięty w sobie, urażony i zły. Błagałam o przebaczenie, płakałam, płaszczyłam się. Byłam pełna jak najlepszych intencji, pokorna i usłużna. Jeszcze wtedy nie wiedziałam, bo i skąd, że zaczęłam właśnie budować chorą relację między nami. Obrażony pani władca i niegrzeczna, prosząca o litość podwładna. Pierwszy raz dostrzegłam w oczach Janka mrok, obcość, niechęć, których śmiertelnie się przestraszyłam. Rozdział piąty po jakimś czasie wszystko wróciło do normy przynajmniej pozornie Janek postanowił wspaniało myślenie mi wybaczyć pod warunkiem że zerwy kontakty z tą bandą snobów kochałam go tak bardzo że obiecałam pierwsze kłamstwo A po nocy przychodzi dzień a po burzy spokój Janek śpiewał mi tę piosenkę akompaniując sobie na pianinie burza minęła rozpływałam się w zachwycie gdy śpiewał tylko dla mnie Nadal przygotowywaliśmy się do ślubu i wesela. Wtedy zaczęły się pierwsze problemy na linii kościelnej. Jako dziecko odmówiłam pójścia do komunii świętej, deklarując, że nie wiem dlaczego miałabym za coś przepraszać Boga, którego nie znam, i opowiadać jego przedstawicielowi o swoich grzechach. Przecież jedynym grzechem, jaki wtedy miałam, było to, że raz zapomniałam wyrzucić śmieci, ale czy za to idzie się do piekła? Mama tylko machnęła ręką i dała mi spokój. Sama była bardzo sceptyczna w kwestiach wiary. Ojciec się uśmiał i uścisnął mi dłoń ze słowami. Teraz mi zaimponowałaś. Nie ugięłam się przed babciami i do komunii nie przystąpiłam. Ewala. Niechęć do religii zaczęła się u mnie podczas wakacji u prababci. Mieszkała w górach i prowadzała mnie do kościoła co niedzielę bezdyskusyjnie, a wieczorem kazała klękać i odmawiać pacierze, po czym zdejmowała z szafy krucyfiks i musiałam całować każdą zimną metalową ranę Chrystusa. Do dzisiaj, gdy o tym mówię mam dreszcze. Bałam się kościoła, pokrzykującego księdza strasznych scen na obrazach. Często zasypiałam, popłakując tęsknoty za domem, choć prababcia ogromnie mnie kochała i rozpieszczała do absurdu. W późniejszych latach tata w trosce o moje indywidualne wyposażenie intelektualne, jak to nazywał, podsuwał mi książki Voltera, Diderota i wielu innych. Rozmawiał ze mną po lekturze i polecał następne. Był wesołym intelektualistą. A ja zachwycałam się oświeceniem, racjonalizmem i coraz swobodniejszymi dyskusjami z ojcem. Tata zawsze zachęcał mnie do indywidualnego myślenia i zachwalał kreatywne rozwiązywanie problemów. Cenił ciekawość świata. Często chodził z głową w chmurach, a mama mu ją z nich wyjmowała, gdy potrzebowała jakiejś decyzji i poważnej rozmowy. Potem znów mógł odpływać. Wizyta u pierwszego księdza, który miał nam udzielić ślubu, skończyła się katastrofą. Dobry, powiedziałam w progu. Niech będzie pochwalony odparł ksiądz, który wyglądał jak żywcem wyjęty z monachomachii. Gruby i czerwony na twarzy, spocony. Guziki nie dopinały mu się na brzuchu. Słucham dodał po chwili. Dzień dobry panu powiedziałam głośniej. Nigdy nie mówiłam, proszę, księdza. Niech będzie pochwalony, Jezus Chrystus dodał uprzejmie Janek. Ksiądz pokiwał głową. Ślub. Czy mają Państwo wszystkie potrzebne dokumenty? Ja nie mam nic powiedziałam zdecydowanie. Nie szkodzi. Ksiądz widocznie miewał już takich hardych i wiedział, jak ich przeciągnąć przez przedślubny poligon. Panny, co to się zagubiła, zaraz się nawróci i dołączy do statka, łagodna jak baranek znaczy owieczka. Przygotujemy Panią do przyjęcia komunii ciągnął. Bierzmowania i co tam trzeba bo chrzest Pani ma, jak nie mam. Zapytał, ale nie czekał na odpowiedź. Potem nauki przedmałżeńskie, szas prawa stale grzecznie i rzetelnie, a za rok, proszę bardzo, ślub wysapał. Ale pan mnie nie zrozumiał, starałam się być uprzejma. Ja nie chcę wstępować do kościoła katolickiego. Narzeczone i rodzina chcą uroczystości w kościele w porządku, ale ja mogę brać ślub tylko jako strona niewierząca. Wiem, że istnieje taka możliwość, czytałam o tym. Uprzejmie, więc proszę, by pan mi to umożliwił. Ksiądz uniósł brwi i poczerwieniał jeszcze bardziej. Wykluczone! Wysapał teatralnie i zamknął oczy. Uśmiechnęłam się kwaśnym uśmiechem i wstałam. Rozumiem. Przykro mi, żegnam pana. Ale jak pani sobie to wyobraża? krzyknął ksiądz. Nie ma mowy, nie ma mowy. No jak? powtarzał. Janek chciał coś powiedzieć, ale spojrzał na mnie i zamilkł. Popatrzyłam na księdza chłodno i cydziłam słowa z uprzejmym, zimnym uśmieszkiem. Pan to może zrobić, może, tylko nie chce. A jak nie, to nie. Będzie pan miał na sumieniu parę żyjącą bez błogosławieństwa Bożego. Bo ja tu przyszłam prosić uprzejmie o ślub, a pan mi odmawia. Nieodwrotnie. Janek, idziemy. Po chwili dorzuciłam: Ojej, przepraszam, jestem w ciąży i zrobiło mi się niedobrze. Gdzie tu jest łazienka? Ponieważ nie usłyszałam odpowiedzi, wybiegłam na zewnątrz i udawałam, że wymiotuję włopiany rosnące obok drzwi do plebanii. — Co ty wyprawiasz? — wypalił Janek, który wybiegł za mną. — Kochany, wiesz, że jestem niewierząca i mówiłam ci, że jest taka możliwość, żeby ślub był jednostronny z uszanowaniem mojej niewiary. — Gdybym, dajmy na to, była prawosławna i... — Ale nie jesteś, masz chrzest, policho utrudnić. Znasz moje stanowisko — przytuliłam się do niego — i nie zmienię go, taka jestem. Mamy dwudziesty wiek. Wiara w dzisiejszych czasach nie różni się niczym od mitów i bajek. Świat poszedł do przodu. Jakim cudem mamy się trzymać zapisków sprzed dwóch tysięcy lat? Tam jest mnóstwo mądrych i pięknych tekstów. Próbował oponować Janek, tak? W mitach greckich też wypaliłam. A w co ty wierzysz? W miłość, w nas, w rozum i naukę, odpowiedziałam. Po chwili dodałam pojednawczo: Naprawdę, takie coś ma nas podzielić. Pochyliłam się ku niemu i gorąco go pocałowałam. I wtedy dziwnie się poczułam. Teraz naprawdę zbierało mi się na wymioty. Co jest? Niczym się nie zatrułam, więc co to? Przysiadłam na ławce i wyjęłam kalendarzyk. Janek patrzył rozbawiony, zalała mnie fala gorąca. No nie, nie, nie teraz. Mój narzeczony uśmiechał się, jakby miał urodziny, całował mnie po rękach, cieszył się, jak szalony, a ja miałam w głowie gonitwę myśli. Ciąża? Dziecko? Tak, tak, oczywiście, ale jeszcze nie teraz, no nie teraz. Byłam zdumiona, przestraszona, szczęśliwa i zrozpaczona zarazem. Uwiesiłam się na szyi Janka i wyszeptałam. I co teraz? A on uśmiechnął się i odpowiedział tylko, no jak to co, lekarz. Rozdział szósty Ciąża Rodzina była przeszczęśliwa. Obie rodziny. Uściskom i piskom radości nie było końca. Uśmiechałam się i odbierałam gratulacje, ale gdy już wszyscy rozeszli się do swoich spraw i zostałam sama, usiadłam w fotelu i opadły mnie wątpliwości. Będę matką, powiedziałam do siebie cicho. Przytyję w ciąży, stracę figurę, piersi mi opadną, brzuch będzie wielki jak balon, a potem stlaczeje I co ze studiami? Jak ja sobie ze wszystkim poradzę? Bałam się. Miałam dwadzieścia lat i nic nie wiedziałam o macierzyństwie. Karmić piersią czy butelką? Czy poród boli? Mama mówiła, że strasznie, a ciocia Małgosia, że nie tak bardzo. Sąsiadka zajrzy, że najlepiej załatwić cesarkę, wtedy nic się nie czuje, tylko potem. Inny głos we mnie wołał: a może trzeba było zostać w Londynie? Może jeszcze jest czas. Wujek by mnie przyjął nawet teraz, ale jak. Z Jankiem, ma studia, rodzina, co robić. Kiedy już się uspokoiłam i zrozumiałam, że sytuacja jest nieodwracalna, gdy obie babcie podczas kolejnej wizyty roztoczyły sierankową wizję rodzinnego szczęścia, wyciszyłam złe emocje. Cała rodzina jednym głosem obiecała pomoc. Wieczorem poszłam z Jankiem do kina na film Fanny i Aleksander Bergmana. Już wiedziałam, że nasz syn zostanie reżyserem.